Halo, halo, z tej strony Mafia Grabina. Wróć. Od teraz prezes Ziaro. Prezes Ziaro. Zapamiętajcie. Dlaczego zmieniłem nazwę? Dlaczego usunąłem niektóre filmiki? Czy to koniec kanału oznacza? Dowiecie się oglądając pierwszy let's play na kanale starym, ale na nowej nazwie, czyli prezes Ziaro. Więc tak, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie żniwować. Nie siać, czy tam co robić, jak na mówiłem na poprzednim odcinku. Tamto to już jest wszystko stare, nieważne. Zaczynamy od początku, pod nową nazwą, praktycznie cały kanał. Więc tak, musimy najpierw kupić sobie maszyny nowe, znaczy no, nowe. Zrobiłem tak, 60 zrobiłem na nową serię, dopiero zdążyłem zrobić. Kombajn to ten stary, tylko ulepszyłem go trochę. Żniwiarkę. No, dziś będziecie mogli do pobrania, będziecie mieli ten oto kombajn. Jeszcze taka wywrotka, ale to zaraz w swoim czasie wam pokażę. To 60 to nie, bizon. Tak, więc... Więc tak, ten kombajnik będziecie mieli do pobrania. To samo co jest... To jest to na skrypcie Rockstara, nic nie zmieniałem. Nie edytowałem. Dlatego, że... Nawet mi się nie chce bawić w takie edycji tych skryptów czy coś. Więc tak, zacznę od początku. Zmieniłem nazwę, ponieważ już mnie wkurzało niesamowicie to, jak ludzie pisali do mnie, czemu daję sobie lajki pod kanałem. Znaczy to było tak, że dałem komentarz i lajka u wujka na kanale, bo dodał filmik, którego nie ja nagrywałem, jak kiedyś to robiłem. I ten, i zaczęli ludzie pisać, tam komentować, czemu sobie daję sam komentarze, lajki, że te puste, co nie? Suby tak zwane. Więc stwierdziłem, dobra, już wypromowałem wujka kanał, mogę zacząć od początku coś tak oddzielnie, więc żeby już z wujkiem nie bawić się. Więc wymyśliłem tą nazwę. Usunąłem stare filmiki, bo tam też były Mafia Grabina, tak, że już od początku wszystko zaczynam na nowych modach. Całą historię, czy tam kanał na YouTubie. Więc to co było wcześniej na YouTubie pojawi się teraz od początku, ale nie wszystko. Pojawi się może tam 40, 55, jeszcze poprawione na, można powiedzieć, lepiej dopracowanym skrypcie. Tamte odcinki są już usunięte, już ich nie ma na YouTubie, nigdy nie powrócą, bo nawet nie mam żadnych kopii na komputerze ich. Po prostu to było tak, że usuń koniec. W trakcie tego myślenia, to było myślenie, no 2 tygodnie temu nad tym myślałem. No 2 tygodnie temu, tak, bo nagrywam odcinek 18, 19, no nie wiem, który dziś jest. A wrzucę go w koniec roku szkolnego, czyli to będzie piątek, oczywiście o 12. Tak jak to było wcześniej, tak jak jest i teraz. Więc, na czym ja to skończyłem? A patrz, zapomniałem, na czym ja skończyłem. Kurwa, dobra, to zmienimy temat teraz. Ocenę poprawiłem, wszystko ładnie zdaję, cacy tam, nie mam zaległości żadnych na wakacje, nic zostało, więc będę siedział w wakacje, no nie cały czas, ale tak co jakiś czas w modach, tak żebym co tydzień, co drugi tydzień dodał jakiś filmik. No, teraz muszę zacząć robić mody na nowe let's playe, mody tak oddzielnie co drugi tydzień, żebym wydawał. No, trochę zejdzie, ale jeszcze pobawię się w to karierę na YouTubie, tak jeszcze z pół roku i sobie już daję spokój, bo w trakcie tego, jak byłem w szpitalu, czy poprawiałem oceny, miałem bardzo dużo myśli, czy żeby usunąć już kanał, żeby dać sobie spokój z tym nagrywaniem. Po prostu już nie mam takiej weny, jak było kiedyś, że nagrywałem i chciałem, patrzyłem się, a to tyle wyświetleń subów i w ogóle. Nie, już teraz tak nagrywam, bo żebyście wy mieli mody i tak, to dla was, już nie tak, no. Nawet już nie dla pieniędzy, bo już tak nic z tego nie mam, bo już tak statystyki spadły, że już szkoda mówić. Więc tak, no, więc tym kanałem już wiecie, czy usunę, czy nie, więc tak jest wszystko w znaku zapytania. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No nie obiecuję niczego. Jeszcze wam powiem tak, że nie robię już modów na zamówienie. Już, żebyście nie piszcie do mnie, że ja zrobię czy taki, czy tako, 30, 60, tak. Nie robię żadnych modów na zamówienie. To jest już, zapamiętajcie na zawsze. Daję sobie spokój z tym zamawianiem tego już, bo miałem tyle terminów, szpital mi wyskoczył i ludzie się trochę wkurzyli.
Trudno. Jedni zrozumieli, drudzy nie. Wyjebany już takie mam zarabianie, wróć. No, ludzie też mi chcieli płacić za te mody. Nie, ja już sobie daję spokój. Będę robił tylko te mody, które mi się będą podobać i będę wam je dał publicznie. Jeżeli nie będziecie się podobał, nie pobierajcie. Ja do tego nie zmuszam. Jeżeli się spodoba, pobierz, oceń go, skomentuj jakoś pod filmikiem. Zawsze to dla mnie będzie jakaś motywacja czy coś. Pełny zbiornik zaraz będzie. Więc tak. Nie będę już tego robił, tych odcinków. No to jak wiecie tam, no, kanale z 27 odcinków zostało może tylko 5 odcinków. Wyświetlenia spadły z 96 na 34, tyle wyświetleń mi spadło. Więc to też jest tak jakby, nie wiem, nowość czy coś. Dobra, to jedziemy tak, wyjdziemy sobie rurę. X. No 60, 60. No, mnie typowa, może jeszcze nigdy nie widzieliście takiej do farminga, ale tak, mamy tak. Ruchomą wskazówkę, która nie działała mi w C355, a tu działa. No, diody poświetlane, takie różne rzeczy mam. Ona ma biegi od R do 5. A, jeszcze przeżeby nie kupiłem. Jest bardzo rozbudowany skrypt ma. Szczepa podobnie. Teksturki mojego autorstwa. To samo to jest D46, nie D47, żebyście mi tu nie mówili, że to jest inna. To jest D46. O, zobaczcie, widzicie? Tak. Cięgno zdejmowane, bo jest góra, dół, belka. Tak jak posiadała tamta 60. Tak, ta, tylko ta ma jeszcze lepiej, bo ma drzwi ruchome. Czyli tak jakby na skrypcie Rockstaram by była. No, tylko że ona nie jest na skrypcie, jest na skrypcie, można powiedzieć, moim, po moich edycjach. No ma tutaj jakieś różne dodatki w środku, klucze, jakiś tam olej czy coś, takie wiecie, żeby to tak rozmaicić jakoś to w środku ją. No, więcej informacji dowiecie się, jak będziecie mieli ją do pobrania, czyli taki odcinek jak było kiedyś, że innego dnia. O kurwa. Więc... Tak, no trochę z dupy ten odcinek, ponieważ już odechciałem się nagrywać, tak jak mówiłem, wenę straciłem i nagrywam, bo nagrywam, ale jakoś mi się już nie chce. Tak jeszcze najlepsze jest to, że przed chwilą nagrywałem ten sam odcinek i przyczepa miała gdzieś trigger, czy tam no, coś jakoś się tak wymawia, ustawiony obok gdzieś i nie chciała mi się sypać, bo jak ustawiałem trójkąt na tylnej burcie, to jakoś się ten trigger gdzieś przestawił i nie zauważyłem to, jak była na testach. Więc teraz, no ale jeszcze tak wam powiem szczerze, że i 60 i przyczepa nie są skończone, jeszcze coś tam poprawiam, więc jeszcze ich nie dostaniecie. Ale dziś macie oczywiście tego bizonka do pobrania, to samo co inne bizony, bizon ten miał. Nic się tu nie zmieniło, pełny opis będziecie mieli w opisie filmu na dole, więc zapraszam. Co tam jeszcze? No, już tak nawet mi się teraz odechciało rozmawiać, mówić. No to o tym kanale wiecie, no. O tym, że też będę chciał. Już mi się nie chce tego prowadzić. Też wiecie o tym. Tak, no wystaw rura jest wyostawiona. O, i sypie się ładnie. No jak możecie widzieć, wszystko ładnie działa. Zgasimy sobie szynkę, damy ręczny, żeby mi tu nigdzie nie pojechała do dołu czy coś pod ciężarem. Na przyczepie zmieści się 6000, 6 ton, 6000 litrów. Oczywiście przyczepa była trochę zmieniona, trochę edytowałem skrypt przy niej. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy teraz zakładać tych plandek, czy tam szmat, jak to każdy mówi, na burty w środku wyłożyć, żeby można było coś wsypać. Także jest taka szczelna teraz. Oczywiście tu usunąłem z tyłu usunąłem różne te chlapacze, światła, rejestracje, dałem teraz swoje nowe. Kwa, włączyłem pisona? Nie włączyłem. Gazu. Co jest? Chcesz mnie ruszyć? Teraz. Ten piękny ryk bizona, to jest coś.
Do dołu. Aż mi się nawet nie chce grać, wam powiem szczerze, że już te wakacje, tak teraz go na tym dworzu. Najchętniej tam, nie wiem, coś innego porobił, ale już... Wiem, że właśnie, najgorsze jest to, że pod tymi ostatnimi odcinkami miał po 5000 wyświetleń, pod pierwszymi let's playami. Pod drugim let's playem, pod pierwszym miałem 4 coś, pod drugim 4,7. I trochę strata było to usuwać, ale mam nadzieję, że wam uda się ponownie taką liczbę wbić. I będzie jeszcze lepsza liczba w jakoś w lajkach, ponieważ w tamtych odcinkach było po 70 lajków, to jest max. Później dopiero tak po 100 waliliście, ale mam nadzieję, że wam się uda i będzie pod tym lajkiem, pod tym filmikiem 100 lajków, czyli jak to mówią, kciuków nazywają, tak żebyśmy te statystyki jakoś zaczęli znów do przodu, nie do tyłu. Więc no, nie obiecuję, że będą odcinki co tydzień, żeby później było rozczarowania. Będę planował co tydzień rzucać, ale wiecie, nie wiem jeszcze jak to będzie z czasem, wakacje, bo jeszcze tam budowa u mnie, a to do dziewczyny może będę jeździł. No, co do dziewczyny, proszę, nie piszcie do niej jakichś różnych dupereli czy coś, no naprawdę to jest, oznacza brak szacunku, brak kultury, a nie jakieś, nie wiem, szkoda, to nawet nie wiem jak to nazwać, co wy robiliście w ostatnich dniach, pisaliście komentarze i do niej pisaliście. Nie mówię o wszystkich, mówię o niektórych osobach. Te osoby, które teraz oglądają, będą to wiedzieć. To jest zachowanie skandaliczne, to jest brak wychowania, oznacza. Takie pisanie do obcych ludzi, takie pytania, takie nazywanie. Może ona nie życzy sobie takiego nazywania, więc weźcie to, przemyślcie, co robicie, uszanujcie to. No, żebyście drugi raz, czy tam trzeci raz tego samego nie zrobili, znów napisali. A czy będzie nagrywać na YouTubie ze mną, czy nie, to ja nawet tego sam nie wiem, czy takie coś będziemy robić. Właśnie tak jak mówiłem, nie wiem, czy ja w ogóle będę na YouTubie jeszcze chciał nagrywać. Jeszcze nad tym się zastanawiam. Każda teraz moja porażka, czy tam błąd w modach, to zaraz takie mam myśli, że a, skończyć z tym YouTubem już chuj. Ale no, jeszcze sobie zostanę na tym YouTubie, jeszcze trochę popracuję. Zobaczymy, coś z tego wyjdzie. No, nie wiem jeszcze jak co drugim let's playu będę robił. No, myślę, że może gruberkiem tu wpadnę w te pole. Mam jeszcze inne pola. Pole mam za podwórkiem. Oczywiście gospodarstwo tam gdzie było, nic się nie zmieniło. Mapę dostaniecie. Może dostaniecie do pobrania. Ale to jeszcze nie wiem. Oczywiście zgody nie od Tomixa, ale jak wy mi nie szanujecie zgód, łamiecie zakazy, wynosicie, zarabiacie na moich modach, to po co ja mam je szanować czyjeś i nie wydawać modów bez zgód. Więc tak, w kolejnym odcinku let's play to będzie za 2 tygodnie, pewnie będę nagrywał coś takiego. Może tu wpadnę gruberkiem 60 albo jakaś orka, jeszcze nie wiem, nie myślałem na drugim odcinkiem, będę musiał to nad tym pomyśleć. Nie wiem w ogóle ile ten odcinek nagrywam, może z 10 minut to wszystko 15. Nie wiem ile czasu, ale jeszcze trochę zejdzie z tym odcinkiem, zanim ja tam dojadę tu, później powrócę, tak? No, no te pole jest akurat duże i dobrze wiem, że ta przyczepa to zabraknie. Będę musiał jeszcze kupić rozrzutnik, który zobaczycie. No, zobaczymy czy zobaczycie. Rozrzutnik oczywiście też mojego autorstwa. Konwertowany, czy tam można powiedzieć programowany, konwertowane skrypty były z 13, tak, że był tak jak w 13, czyli tam zdejmowana siatka, takie inne rzeczy. Nie, jak to wy mówicie, postawione, czy tylko zmienione tekstury. No właśnie, to co do tekstur, to nie ma takiego w farmingu 15, żeby można było sobie tekstury zmieniać, czy tam takie same ustawiać. Więc no tu jest cios dla hejterów, nie będą mieli jak do czego się teraz przypierdolić. No, chociaż oni zawsze coś znajdą. Ale to już trudno. Ja nie pracuję za to. Więc tak, za podwórkiem ściąłem rzepak. No i znów to samo jak na poprzednim odcinku. No kurde, no jak ja się z tym nie hamuję. Jedziemy z tym koksem. Kurwa. Albo zrobię tak, że
Nie będę już nagrywał let's play, tylko będę dodawał mody takie, wiecie, co tydzień będzie od 5 do 10 minutowy filmik, na którym będę prezentował ten mod. I to wszystko. To można powiedzieć, że nazwiemy ten odcinkiem informacyjnym. A od teraz nie będę już nagrywał let's play, tylko to jest odcinek informacyjny. Chyba że odcinki informacyjne będą jakieś, nie wiem, będę coś musiał nagrać, to wtedy kolejny będzie jakiś odcinek, tak zwany let's play. Czyli to będzie odcinek taki informacyjny i będę na nim tłumaczył co i jak. Więc tak, kolejnym odcinku za tydzień dostaniecie może to 60, jeżeli mi się uda skończyć. Wyszy tak. Poznaniak, zrobiłem silnik Poznaniak, który już chcieliście wtedy, żebym wam wydał. Ten Poznaniak znajdziecie sobie na AdSworldzie. Link będziecie mieli w opisie na moją stronę. Tak, żeby nie było tego gadania, że Zialko, czy tam no prezes, jak to wy nazywacie mnie, ten obiecał i nie wydał. Oczywiście jeszcze mam do dokończenia opryskiwacze 2, pilmety na takim skrócie jak w 13. Do farminga widziałem, jest taki opryskiwacz, ale on nie działa. Jakiś tam, nie wiem, Talizohran, jakiś autor zrobił to. Nie wiem, co on tam odpierdolił, że to nawet nie chce zadziałać w grze. I tam dużo osób na to się skarży. Zacząłem to poprawiać. Tam mi idzie dobre, dobrze idzie. To widzicie no o starych let's playach. No, kto mnie oglądał wtedy, widział. Stał taki opryskiwacz. No, on jeszcze nie pryskał, ale już skrypt jako tako działał. Więc to jeszcze muszę poprawić. Sipmę mam jeszcze pomarańczowo do dokończenia z poprzednich odcinków. Muszę też dokończyć. Co tam jeszcze z mody miałem do wydania z poprzednich let's playów? To wszystko będę wydawał na tym. Na LSWordzie, tak. Nie będę nagrywał jakichś prezentacji czy coś na YouTube'a. Na YouTubie będą tylko takie mody jak traktory. A jeszcze bardzo ważna rzecz, nie robię już od teraz kombajnów żadnych do farmingów, jedynie tylko traktory. No i dokończę te stare mody. Więc nie piszcie w komentarzach, że bardzo prosicie o jakiś kombajn Bizona czy coś, bo to jeszcze przeżytki tych kombajnów jest od cholery, od groma na innym skrypcie, tak jak teraz. Też to samo tempie, ten sam jeden skrypt. Więc żeby nie było, że ciągle jeden skrypt wałkuje i ten Bizon. Tylko od teraz zajmuję się już traktorami. No, nie tylko 60-kami, bo mam w planach też taka wersja jak 902, 914, Ursus C385. No, takie wersje, wiecie. Tak, żeby zrobić taką historię Ursusa, a nie jakichś tam modów. Więc na początku źle powiedziałem. To nie jest pierwszy let's play, czyli to jest tylko tak jakby odcinek informacyjny. Więc na tym save'ie, czyli na Podkarpaciu, będę sobie tę modę testował powoli. No, testerzy też będą testować. No, ale co do testerów, z 8 czy tam 6 testerów, co mam, zostanie tylko jeden tester. Ten, który najbardziej mi tam się podoba, czy coś. No, jeżeli ty, właśnie tester, teraz ogląda ten odcinek, niech napisze w komentarzu, czy chce jeszcze być, czy już se daruje być. Ale akurat ten tester, który wybiorę, będzie musiał sporo mi pomagać wtedy z modami, bo będzie musiał bardzo dużo błędów szukać. No, nie powiem, że nie. Nauczę też ciebie co i jak tam w logu sprawdzać takie rzeczy, bo jak to się skapnąłem na tych starych moich modach, u mnie nie ma błędów w logu, a u kogoś innego jest pełno tchuja w logu błędów. Tam różnych nawet dźwięki. No, na przykład ten Bizon. No, Rockstar, tam trzy błędy były i mi się udało zrobić go tak, że jest tylko jeden błąd. No i fajnie. Więc jeszcze w odcinku informacyjnym powiem, że od teraz zaczynam erę nową, czyli Mafia Grabina i te inne nazwy, pod którymi wydawałem mody, to są już przeszłość. Pod to już nie powracam, pod te nazwy. Nawet nie chcę się pod niektórymi modami przyznawać, że to są akurat moje mody, bo teraz się trochę wstydzę, jak się wtedy uczyłem robić. Czyli teraz możecie wiedzieć, że to są już mody by Prezes Ziaro, nie Mafia Grabina. Czy to Mafia Grabina Games, czy Moc? Co jeszcze wam powiem, żeby nie było tak, że będziecie mi tutaj zaraz komentowali,
filmiki na YouTubie, czy pisali wiadomości prywatnej na Facebooku, że ktoś mi się podszywa na YouTubie pod moją nazwę. Spokojnie, mojemu bratu obiecałem, że ten będzie mógł przejąć moją nazwę na YouTubie. Czyli, no, mój brat to jest starszy syn wujka, z tym, którym nagrywałem nagrywam. Ten już, nie mam nawet jak myśleć, już tak zmęczony jestem trochę. Aż mi nawet się nie chce wyłączać, niech to sypie. No, to jest starszy syn, Wiktor, pozdrawiam. Mojego wujka, z którym nagrywałem na YouTube'a, czyli nazwa Mafia Grabina. Więc on będzie miał teraz nazwę Mafia Grabina Games, żebyście mi nie pisali, że ktoś tą nazwę mi zarąbał, czy coś, że ikonki, banner, awatar, wszystko mi zarąbał. Nie, no to jest uzgodnione, się dogadaliśmy co i jak z tym. Żeby nie było. To jeszcze na przyczepę jeden się zbiornik zmieści i będę musiał po rozrzutnik jechać. No, a może, nie wiem, już tak... Nie wiem co robić trochę z tym. Możecie mi w komentarzu naprowadzić co z tym kanałem. No, chciałbym ten let's play dalej kontynuować, od początku nagrywać, czyli jakby nie wiem, to nie był odcinek informacyjny, tylko żniwa, później jakieś gruberowanie, orka, jakieś tam coś jeszcze bym powymyślał. No nie wiem jeszcze, muszę się nad tym dobrze zastanowić, bo dopiero co skończyłem oceny poprawiać i się za ten YouTube tak wziąłem dopiero, tak wiecie, tak szybko i tak właśnie nie wiedziałem co robić. Więc możecie mi naprowadzić co jak z tym YouTube'em. Myślałem tak 2 dni temu, że co z tą serio, czyli te mody, które nie wydano w poprzednich odcinkach, teraz bym wydawał, że Poznaniak też, przyczepę w jakimś tam czasie, rozrzutnik, no, który też tam miał jakoś odcinku mi się pokazał na YouTubie. Ale jest też problem, bo mi ten komputer ciągle coś krzani, już coraz bardziej mi się psuje i kiedyś ja nagrywam na YouTubie było po 30, po 25 FPS-ów, po 40 nawet, a teraz mi tylko 17 FPS-ów wchodzi. Więc myślę, że jeszcze jakieś tam parę miesięcy mi karta graficzna pierdolnie całkiem już, bo mi strasznie słabo chodzi. No, a za bardzo mi się nie śpieszy, żeby kupować nowy komputer, bo to tylko jedynie co do modów. Więc bym sobie wtedy już dał całkiem spokój. Chyba że laptopa jakiegoś, bo i tam już, no, jeszcze nie wiem, jeszcze mam dużo do myślenia, jeszcze jest czas, więc możecie mi w komentarzach pisać, co myślicie na ten temat, czy kończyć, czy nie. Ja sobie teraz spokojnie już puszczę pracownika i pojedziemy sobie, postawimy przyczepę, schowamy sobie gdzieś ją, tak, i kupimy jeszcze rozrzutnik. Rozrzutnik oczywiście miał być na moim, na moim gospodarstwie. Ale ze względu na tym, że mam takie dziwne myśli, żeby nie wiem. Wcześniej miałem takie myśli, jak byłem w szpitalu, żeby skończyć z YouTube'em. Teraz miałem takie myśli, żeby skończyć z modami, że już mnie to tak denerwuje strasznie. I właśnie już nie wiem, co tak robić. No, możecie zobaczyć zaraz, jak się ubrudzi. To się długo brudzi, ale ubrudzi się, to tak. On ma długo się będzie brudził. W ogóle to już... Nie wiem, jeszcze muszę się nad tym przemyśleć. O, header się ubrudził, a widząc coś nie. No dobra, to już... Jeszcze widać, że... Coś, te łele shadery, coś im tam pokrzaniły się. Ale wszystko działało. No właśnie, coś z tym komputerem, przez to tak... Trudno, zobaczymy co i jak. No, nagrywa może z 20 minut. 44 było, to było 15. 25 minut nagrywam już. To pewnie tak 35 odcinek będzie trwał. Coś takiego myślę. Jeszcze zobaczymy jak to z tym kanałem. Jak z tymi modami. No nie wiem. Nie wiem, nie chcę was wprowadzać, moi widzowie, w błąd. Co dalej, więc jeszcze dużo mam do przemyślenia. Ale myślę, że zostaniemy przy tych let's playach. Bo jak zobaczycie, Szelichonka fajnie wygląda, Bizon.
A może zrobimy tak, że bizon będzie, jakby nie wiem, to będzie bizon sąsiada czy coś. Jeszcze zastanowię się nad tym. Jeszcze się zastanowię. Tutaj, jak pamiętacie, nie było kamienia, to kamień taki dałem sobie teraz. Tak, żeby ten jakoś tego odcinki urozmaicił. Już nawet mi się nie chce podnosić. No, myślałem nad pługiem do tego traktora, to czwórkę Unia. Kiedyś wydałem, ale to tam błędy były w logu. To jeszcze było za czasów Ziarkowi. Bardzo stare czasy. Więc tak myślę, że chyba zostaniemy przy tych seriach Let's Play. Przy tym wydawaniu tych modów, czyli tylko traktorów co drugi tydzień. Tak sobie zostaniemy. A bizon to będzie na tych odcinkach, tak jakby to był, nie wiem, sąsiada na przykład, czy coś. No mi się bardzo podoba ta 60 i ta przyczepa. Przyczepa oczywiście też się brudzi. Zaraz wam przejadę się tutaj gdzieś. Światła, wszystko tak jak, nie wiem, no, będzie odcinek, na który będę coś robił z przyczepą, to wam wszystko powiem. Burty, wszystko otwierane. Traktor też się brudzi, no. A może w przyszłym tygodniu dostaniecie traktor do pobrania? Nie wiem jeszcze, moi drodzy widzowie. Jeszcze mam dużo do przemyślenia, bardzo dużo nad tym. No, było to na Podkarpaciu, tak było, tak jest. Tutaj się nic nie zmieniło. No i widzicie, tak, przyczepa się ubrudziła, traktor też się już ubrudził. Nie wiem, czy na tym odcinku mówiłem, czy na tym poprzednim z tej mapy, co nagrywałem. Tylko, że mi się tam przestało działać. Nie pamiętam, jak mówiłem. Że nie mam do tego traktora żadnego tura. Więc tak, że ten traktor zostanie bez tura, że żadnego tura się nie podepnie, bo każdy tur mi nie pasuje. A to jeden tur wchodzi mi w błotniki, a to drugi w siłownik skrętu. A trzeci wchodzi gdzieś jeszcze indziej i tam w jakieś kable czy coś wchodzi. I tak mi nie pasuje. No, rozrzutnik obornika, tak jak z 13 był. Autor 13, pan Jan, oczywiście. Rzutnik zostanie wydany, nie mam zgody, ale tak jak wy mnie okradacie, wynosicie sobie. Więc co ja będę tutaj, nie wiem, ukrywał czy coś? Zatnie się pewnie. O. Teraz jest ładnie cacy. Pełno ten. Specyfikacje, czyli informacje o rozrzutniku powiem na kolejnym odcinku. Na rozrzutnik wejdzie 4 tony. No, mam nadzieję, też jest zarejestrowane światło, wszystko dodane, wszystko działa, nie ma, że nie. Brudzi się, no. Więcej informacji dowiecie się na innych odcinkach. Let's play. Zostajemy przy tych let's playach, nie ma już, że nie. Jedziesz, malina, bo to już nagrywam z 13. No, z prawie pół godziny już nagrywam. Coś takiego. No, jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Nagrywałem, zacząłem nagrywać 44, bo po. A jest 13, no to tak będzie już pół godzinki. Ale to już kończę te pole. Jeszcze nawet nie mam określonych pól, gdzie mam na sali. Czyli zacząłem tylko od tego pola. No, jeszcze rzepak. Na polu. Bizon, ja tak jak mówiłem, będzie tak jakby sąsiada czy coś, czyli go po tym odcinku sprzedam. Na podwórku nie będzie stał, więc teraz możecie go pobrać i już więcej nie zobaczycie tego kombajna. A jak będzie, może zobaczymy, będą nowe odcinki, będą jakieś żniwa czy coś, to będzie inny kombajn, ale to jeszcze nie wiem. Jeszcze zobaczymy, wszystko przed nami. Tak, no, leci do kombajnu. No, myślałem, że nie złapie, ale złapał, dobra, spoko. No i to dotniemy i koniec. Będzie odcinka. No, mam nadzieję, że zdołacie wbić 100 łapek. Bardzo bym o to prosił, tak, żeby mi bardziej, no, 1000 wyświetleń, 100 łapek, to żeby było u mnie normalka. Tak, żeby nie było, że, nie wiem, że mi te statystyki spadną, czy coś takiego. No, bardzo bym tak, mam takie właśnie marzenie, żeby wrócić na takie statystyki, jakby poprzednim, na poprzednich filmikach, które usunąłem.
No już wiecie czemu usunąłem. Wiecie co dalej z modami, czyli że większość modów zostanie wydana. Co do mapy też zostanie wydana, ale jeszcze nie powiem wam kiedy dokładnie. Jeszcze może spróbuję skontaktować się z Tomiksem, porozmawiać z nim na ten temat, ale to wątpię, że on coś pozwoli. Takie zdanie ma, to trudno, ja nie będę się z nim teraz kłócił czy coś. Daj mi kiedyś zgodę, to na tej zgodzie mogę wydać. No, najwyżej będzie mnie nazywał złodziej, ale każdy teraz robi tak, żeby było wszystko w swoją stronę, a nie patrzy się na innych, więc... Tak, poza odcinkiem sobie to wszystko zwiozę na podwórko, wyładuję, poustawiam. No, na kolejnym odcinku, jeżeli się pojawi, jeszcze muszę nad tym się zastanowić. Zobaczycie, jak grubeluje, może 60. Oczywiście też gruber będziecie ten mogli. Będzie dostępny do pobrania. No, tu możecie w komentarzach pisać, co myślicie na ten temat. Czy możecie mi w jakimś tam stopniu pomóc, powiedzieć co i jak. No. Pytaliście się na ostatnim let's playu te chmury skąd mam, te niebo. To są tekstury nieba z 13. Jeżeli ktoś tam będzie oglądał, ten kto mnie pytał. No, spodziewam się tego, że będzie mała liczba oglądalności, ponieważ zmieniłem nazwę i dużo osób też nie pozna, że to jest Mafia Grabina stara. Więc, żeby nie było tam złego gadania. Więc to na tyle, moi drodzy widzowie. Na tyle. No, lajkujcie, komentujcie, zostawcie suba, jeżeli oglądacie pierwszy raz. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat. No, liczę na 100 łapek, 1000 wysiadań w ciągu jednego tygodnia. Także jak będzie nowy odcinek, to pod tym będzie 1000, no. Więc do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, ale jeszcze nie wiem jakim odcinku. Cześć.